Gdyby rozwój życia na Ziemi zamknąć w jednym dniu, Ziemia urodziłaby się o północy, a przez pierwsze 2 godziny nie byłoby nic oprócz lawy i uderzeń meteorów. Życie pojawi się dopiero o 3-4 nad ranem, ale tylko jako proste, samopowielające się komórki. Tylko one istnieją od świtu do późnego poranka. Miliony milionów lat istnieją tylko te proste komórki. Dopiero tuż po 12 dzieje się coś dziwnego. Nagle jeden rodzaj prostych komórek zniewala inne. Jądro obrastają błony, pojawiają się organele komórkowe. Drogi roślin i zwierząt rozchodzą się po południu. Jednak aż do zmierzchu są to ciągle tylko organizmy jednokomórkowe. Dopiero po zmierzchu pojawiają się organizmy wielokomórkowe. Około 9 wieczorem mamy pierwsze meduzy i robaki. W ciągu następnych kilkudziesięciu minut pojawią się istoty z kręgosłupami i chrząstkami, ale ciągle jesteśmy w wodzie. Przed 10 wieczorem rośliny wychodzą na ląd, po nich wychodzą owady. Po kilku minutach wychodzą z wody czworonogi. Następuje eksplozja form życia. O 11 giną już wszystkie dinozaury. W ostatnich 60 minutach życie zyskuje świadomość. Stworzenia przekazują swojemu potomstwu wiedzę i doświadczenie. Człowiek anatomicznie tożsamy nam, ludziom obecnie żyjącym, pojawia się 4 sekundy przed północą. Kolejne 3 sekundy mijają i dopiero teraz człowiek zaczyna tworzyć pierwsze malowidła skalne. W 1/1000 skoku sekundnika człowiek rozwiązuje zagadkę DNA i zaczyna sam odtwarzać drzewo życia. Z nadejściem północy większość planety zajmują pola uprawne służące wyżywieniu i ogólnemu dobru jednego gatunku. I właśnie wtedy drzewo życia przechodzi kolejną przemianę. Olbrzymi pień drzewa życia zaczyna się chwiać. Cześć, tu Kamil. Witam na kanale Ośle Uszy. Dziś porozmawiamy o listowieści Richarda Powersa, nagrodzonej Nagrodą Pulitzera w 2019 roku. Powieść Powersa, której fragment pojawiający się na jednej z jej ostatnich stron przytoczyłem we wstępie do tego odcinka, łączy w sobie w bardzo udany sposób 2 elementy. Pierwszym z nich jest manifest, gdyż ta książka to bez wątpienia ekologiczny manifest, wpleciony w ten drugi element, w znakomitą pod względem literackim powieść. Jak już kilkukrotnie wspominałem w poprzednich odcinkach na tym kanale, konstrukcja tej powieści wzorowana jest na budowie drzewa. Korzenie to 8 fabuł przedstawiających życie poszczególnych, niezwiązanych jeszcze ze sobą bohaterów. Wiodą one do pnia, w którym losy tychże bohaterów splatają się, by ponownie rozejść się w koronie, gdzie następuje rozgałęzienie ich działań i zrzucone zostają owoce w ostatniej już części. Ale ta konstrukcja nie jest jedynym nawiązaniem do drzew, gdyż te prastare organizmy są bohaterami tej powieści na równi z ludzkimi postaciami. Niektóre fragmenty, zwykle te pisane kursywą, są opowieścią o świecie z perspektywy drzew. Dodatkowo w fabułę wplatana jest historia wielu gatunków drzew, które wyginęły, tłuczone chorobami przywiezionymi przez ludzi i ich uprawy z innych krańców świata. Jak chociażby kasztan amerykański, niegdyś wszechobecny gatunek na wschodnim wybrzeżu USA, którego populacja niemal wyginęła całkowicie na skutek inwazji zawleczonego z Chin w końcu XIX wieku grzyba. Drzewa odgrywają w powieści Powersa 2 role. Są stymulatorem do rozważań o wyniszczającym wpływie człowieka na życie na tej planecie. To pierwsza funkcja. Poza nią drzewa spełniają również funkcję metaforyczną. W jednym z wątków życie każdego z rodzeństwa powiela losy drzew, które zasadzono na cześć ich narodzin. W innym z wątków zdrada jednego z przyjaciół przez drugiego jest sygnalizowana ich spacerem wokół nowo zasadzonego judaszowca. Akcja tej powieści obejmuje drugą połowę XIX wieku, aż do czasów współczesnych.
Niemniej jednak Powers skupia się głównie na latach 80. i 90. XX wieku. W tym czasie na zachodnim wybrzeżu USA trwała wzmożona walka aktywistów z wycinką lasów w Kalifornii. Okres ten przyjęto nazywać Redwood Summer, latem sekwoi. Wszystkie działania piątki aktywistów przedstawione w książce Powersa były inspirowane tymi prawdziwymi wydarzeniami, walką z wycinaniem sekwoi. Wspominałem o piątce aktywistów, ale każdy z dziewięciu bohaterów listowieści związany jest w mniejszym lub większym stopniu, prędzej czy później, z ruchem ekologicznym. Mamy tutaj artystę walczącego z traumą po śmierci bliskich, którego ojciec i dziadkowie co miesiąc przez dziesiątki lat oddawali się dziwnemu rytuałowi fotografowania kasztanowca na ich posesji. Mamy w tej powieści balangującą studentkę, która rażona prądem zaczyna wierzyć, iż przemawiają do niej drzewa. Mamy psychologa behawiorystę z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu. Mamy Amerykanina hinduskiego pochodzenia, wizjonera gier komputerowych. Mamy cierpiącą na selektywny mutyzm profesor leśnictwa. Mamy chińskiego emigranta i jego córki. Mamy weterana wojny w Wietnamie. Mamy prawnika własności intelektualnej i jego pełną życia żonę, aktorkę, amatorkę. Część tych bohaterów połączy walka o ochronę lasów i to poprzez nich Powers będzie wykładał swój manifest, pokazując postępujące zajmowanie przez człowieka coraz większych obszarów należących od wieków, tysiącleci do lasów. Jednym z głównych pytań, jakie Powers zadaje w tej książce, jest pytanie o to, jak uzasadnić ślepotę poznawczą. Jak ludzie, widząc, jak wszystko się zmienia, jak tysiące gatunków znikają sprzed naszych oczu niemalże, mogą być głusi i kontynuować swoje życie tak jak dotychczas. Jednym z bohaterów książki jest psycholog behawioralny, jak już wspominałem, który początkowo skupia się w swych badaniach wokół psychologii idealistów. Ludzi, którzy wbrew poglądom ogółu idą im na przekór, przypinając się do wycinanych drzew, walcząc z korporacjami wycinającymi lasy. Ścigani przez prawo spędzają lata w więzieniach. Tym psychologiem jest Adam Apich, jeden z bohaterów, który dokonuje zwrotu w swych badaniach, gdy zaczyna on analizować ślepotę poznawczą, która pozwala naszemu gatunkowi ignorować wszystkie sygnały świadczące o tym, że w tym szalonym postępie wykonaliśmy może już o kilka kroków za daleko. To, co postrzegamy jako prawdę przekazywaną z dziada pradziada, styl życia, który jest dla nas naturalny, jest tylko kolejnym zakrętem w rozwoju naszej społecznej opowieści. Większość ludzi o konserwatywnych poglądach, broniących tradycji i wartości, zdaje się, w moim odczuciu, nigdy nie otwierać podręczników do historii. Ludzka pamięć jest krótka, ale rozwój tej planety napędzany jest raczej przez tych nawołujących do zmiany. My ludzie się ciągle zmieniamy i nasz sposób postrzegania świata się ciągle zmienia. Oczywiście czasami zdarzają nam się zwroty w ciemne zaułki, ale generalnie chyba mądrzejemy, a przynajmniej ja chcę tak na to patrzeć. Na przykład w Polsce prawa wyborcze kobiet nadano w 1918 roku, ale w Szwajcarii dopiero w 1971, a w Liechtensteinie, w tym małym państwie, bardzo zamożnym, położonym między Austrią a Szwajcarią, dopiero w 1985 roku. Te kwestie też były regulowane przez prawo, a działania sufrażystek kategoryzowano często jako nielegalne oraz będące występkiem przeciwko dobru społecznemu. Prawo oddaje jedynie za stały porządek społeczny, pozwala nam koegzystować w miarę pokojowo, według określonych zasad, co nie oznacza, że jest ono moralne lub sprawiedliwe. Do tego to, jak rozumiemy takie kwestie jak moralność i sprawiedliwość, zmienia się i ciągle ewoluuje. Tak jak wszystkie inne konstrukty społeczne, nie wykiełkowały one z ziemi, nie wykluły się, nie wyszły z brzucha matki. To my nadajemy tym terminom znaczenia, a one się zmieniają. Mówię o tym wszystkim, gdyż chyba najbardziej kontrowersyjnym tematem, jaki porusza Powers w tej książce, jest to, co się określa mianem ekologicznego terroryzmu.
Terroryzm według encyklopedii PWN polega na użyciu siły lub przemocy fizycznej przeciwko osobom lub własności. Tutaj skupiłbym się na kwestii własności. Terroryzm to działalność z pogwałceniem prawa, mająca na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Powers nie odpowiada na pytanie, jak daleko można się posunąć w aktywizmie społecznym. Nie odpowiada na pytanie, co staje się terroryzmem, gdzie jest ta granica. Ale buduje postacie w taki sposób, że pozwala nam spojrzeć na świat oczami aktywistów, którzy tygodniami mieszkali na szczytach sekwoi, broniąc ich przed ścięciem. Którzy podpalali, niszczyli sprzęt służący do wyrębu lasów. Którzy zostali później nazwani właśnie terrorystami. Pokazuje on, jak dużo ryzykują aktywiści społeczni, jak bardzo zmienia się ich życie. Pokazuje dylematy etyczne, z jakimi się oni zmagają. Każdy z ekologicznych bojowników z książki Powersa, analizując swoje działania w młodości, które obejmowały właśnie niszczenie własności prywatnej, firm wycinających często nielegalnie lasy, pokazuje, jak pełni są oni wątpliwości co do skuteczności swoich działań, a cena, jaką przyszło im zapłacić, jest niezwykle wysoka. Cała powieść Powersa to dyskusja nad tym, jak zbalansować ludzki głód materialnego postępu z utrzymaniem życia na tej planecie, gdzie załamują się wielkie cykle obiegu powietrza i wody i powstaje coraz większe ryzyko, że drzewo życia znowu upadnie, pozostawiając po sobie tylko pieniek, bezkręgowce, odporne runo leśne i bakterie. Listowieść nie daje prostej odpowiedzi, bardzo dobrze, gdyż jakakolwiek by ona była, nie uciekłaby ona od wady upraszczania bardzo złożonego problemu. Co chyba najbardziej wartościowe, to to, że książka Powersa zmusza do zastanowienia się nad tym, gdzie jesteśmy i co jeszcze można zrobić, by ratować to, co pozostało. Porusza ona też pewną uśpioną wrażliwość na świat przyrody i to jest niezwykłe. Sprawia, że zaczynamy dostrzegać drzewa, na które rzadko kiedy zwracamy uwagę. Widzimy owoce, orzechy, drewno, cień. Widzimy ozdoby lub ładne jesienne liście. Przeszkody tarasujące drogę albo niszczące stok narciarski. Mroczne, groźne zakątki, które należy rozwidnić. Widzimy gałęzie, które mogą nas zniszczyć dach domu. Widzimy plon do spieniężenia. Ale drzewa, same drzewa pozostają niewidzialne. Odkąd przeczytałem tę powieść, pierwszy raz w angielskim wydaniu kilka lat temu, patrzę na drzewa nieco inaczej. Powers, laureat Pulitzera za listowieść, jak i National Book Award za The Echo Maker, bywa nazywany pisarzem intelektualistów. Zarzuca mu się, że idee są w jego utworach silniejsze niż emocje, które powinni wywoływać bohaterowie przecież. Ale wydaje mi się, że w listowieści udało mu się znaleźć równowagę pomiędzy jednym a drugim. Co nie zmienia faktu, że to idee rządzą bohaterami, a nie chwilowe impulsy, nie emocje. Ja uwielbiam takie książki, powieści ideowe, które uczą, uwrażliwiają i pozwalają spojrzeć krytycznie na to, jak żyjemy i co robimy. Dla mnie to jest niesamowita książka. Okej, to tyle na dziś. Dajcie mi znać, co myślicie o tej książce. Czy planujecie ją przeczytać? I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.